To są najbardziej upokarzające trafienia w historii piłki. Na początek lecimy do dnia, w którym Ricardo Kaka zniszczył Manchester United. Przenosimy się do sezonu 2006-2007. W pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów Czerwone Diabły pokonały 3-2 Milan. Rossoneri byli wściekli, bo Rooney strzelił gola w doliczonym czasie gry. Ale najbardziej to zabolało Kakę, który zaliczył w tym spotkaniu aż 2 trafienia. Brazylijczyk czekał z niecierpliwością na rewanż na San Siro. Kaka był wtedy bezapelacyjnie najlepszym piłkarzem na świecie. I przyszło rewanżowe spotkanie. Sędzia rozpoczął mecz, a Kaka już w 11 minucie zaszokował cały piłkarski świat. Gérard a pris sa place pour surveiller Kaka, mais Kaka est passé, comme il est passé au-dessus d'Ainsa. Kaka face à Montessa. Nie wiem nawet jak to skomentować. Fenomenalne zagranie Brazylijczyka, które spowodowało, że gracze United wpadli na siebie z impetem. W tamtym spotkaniu Milan rozniósł w pył United, aż 3-0. Reporterzy i komentatorzy rozpływali się nad grą Ricardo Kaki. On sam po spotkaniu powiedział, że był to jego najlepszy mecz w karierze. Potem w finale Champions League Rossoneri pokonali Liverpool. 2007 rok to był rok Ricardo Kaki, który oprócz Ligi Mistrzów zdobył też złotą piłkę. Kolekcjonowanie złotych piłek to hobby Leo Messiego, który ma ich na koncie aż 8. Argentyńczyk nie raz niszczył rywali. Ale to, co zrobił w 2013 roku, to było największe upokorzenie w historii Atletiku Bilbao. Messi. Oh. Oh. Messi. O mój Boże, co on tutaj odwalił. Legendarny gol Messiego i te emocje komentatorów. Bajka. Teraz lecimy do Edena Hazarda, który ośmieszył cały Arsenal. Belg w sezonie 2016-2017 ciągnął w ofensywie The Blues po mistrzostwo Anglii. Patrzcie na to fenomenalne zagranie. Szkoda, że Hazard już w wieku 33 lat zakończył karierę przez to, że jak sam powiedział, nie czerpie radości z gry. Radość z gry natomiast ciągle ma Zlatan Ibrahimović, ale jego legendarny dribbling jeszcze z czasów gry w Ajaxie to był istny majstersztyk. Ibrahimović. Goed ingehouden. En nu dan weer schieten. To była kosmiczna technika Szweda. Ibra zawsze miał to coś. Teraz Mesut Özil i jego magiczne trafienie z bułgarskim ludogorcem. Özil tak samo jak Hazard za wcześnie zakończył karierę. Ciągle mógłby cieszyć oko takimi zagraniami. Całe szczęście, że Son ciągle uwielbia bawić się piłką i strzelać takie fantastyczne gole. Za to trafienie Koreańczyk zdobył w 2020 roku nagrodę Puskasa. Son już od 9 lat jest w Tottenhamie. Staje się powoli legendą tego zespołu. Teraz Marcelo, który zniszczył marzenia Bayernu. W sezonie 2016-2017 Robert Lewandowski marzył o tym, żeby razem z Bayernem wygrać Ligę Mistrzów. Jednak na drodze Bawarczyków stanęli królewscy. Najpierw Real wygrał 2-1 na Allianz Stadium, a potem przypieczętował awans do półfinału właśnie w taki zjawiskowy sposób. Marcelo po prostu zabawił się z Bayernem i podał do CR7. Tak właśnie został upokorzony Bayern. Lecimy teraz do zagrania Dimitri Payeta, który jest czystą poezją. W sezonie 2017-2018 Strasbourg podejmował Olympique Marsylię. Fokajczycy kontrolowali spotkanie, a w 88 minucie francuski maestro zrobił coś nieprawdopodobnego. Francuz ma technikę nie z tej planety. Teraz pokażę wam piłkarza kosmitę, bo kimś takim jest Cristiano Ronaldo. W sezonie 2015-2016 Portugalczyk strzelił aż 51 goli, ale najwybitniejszym z nich było to trafienie ze Spaniolem. Fenomenalny rajd zakończony równie fantastycznym trafieniem. Nic dziwnego, że w 2016 roku Ronaldo po triumfie zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w Mistrzostwach Europy zdobył kolejną złotą piłkę. Natomiast złotą piłkę w 2005 roku zdobył najwybitniejszy magik w historii futbolu, jakim był Ronaldinho. To właśnie w tym roku rozegrał się również jeden z najwybitniejszych meczów w historii futbolu. W pierwszej rundzie fazy playoff Ligi Mistrzów Barcelona podejmowała Chelsea. Wtedy Chelsea posiadało fenomenalną obronę z Terrym, Carvalho i Petrem Czechem, a Barcelona wybitny tercet ofensywny z Messim, Samuelem Eto i Ronaldinho. W pierwszym spotkaniu na Stamford Bridge Blaugrana wygrała 2-1, natomiast rewanż na Camp Nou był arcydziełem futbolu. Chelsea zaczęło bardzo ofensywnie od bramki najpierw Gudjonsena, potem Franka Lamparda i na koniec Dufa,
The Blues już po 20 minutach prowadzili 3-0. Wtedy Ronaldinho powiedział pas i wziął się za odrabianie strat. Najpierw Brazylijczyk strzelił z karnego, a potem cały świat wstrzymał oddech. Co to było za kosmiczne trafienie? Tylko Ronaldinho mógł coś takiego zrobić i upokorzyć Ricardo Carvalho. Lecimy teraz do gola, po którym siedzący na trybunach Diego Maradona piał z zachwytu. W 2015 roku Boca Juniors podejmowało Quilmes. Boca przeważało na boisku i trafienie Jonathana Caleriego spowodowało, że cały stadion dosłownie eksplodował. Ależ to było fantastyczne trafienie Argentyńczyka. Upokarzający strzał Rabonu przylobował bramkarza. Gole strzelane w ten sposób są poniżające. Ale to, co teraz zobaczysz w wykonaniu Carlosa Teveza, jest cudowne. Przenosimy się teraz do sezonu 2014-2015, w którym Dzieliwi rządził Juventus. Wtedy także odbyło się spotkanie Juve z Parmą, które było poniżające dla gości, bo przegrali aż 0-7. Ale to nie było najgorsze. Popatrzcie na tę akcję Carlosa Teveza. To jest istne szaleństwo. Co on tutaj robi i to wykończenie? Palce lizać. Argentyńczyk poprowadził w tamtym sezonie starą damę do triumfu zarówno w Serie A, jak i w Pucharze Włoch. Teves na zawsze pozostanie w sercach kibiców Juve. Jednak założę się, że nigdy nie widzieliście bardziej poniżającego trafienia niż to, co zrobił Paul Georges Ntep. W 2014 roku Stade Rennes podejmował Rennes. Goście miażdżyli rywali, strzelając już dwa gole, ale największe upokorzenie jeszcze miało przyjść. Błąd zawodników Rennes wykorzystał Kameruńczyk Ntep. Wymanewrował on wszystkich piłkarzy. Potem spokojnie poczekał i... No właśnie. Wkurzył się jeden z piłkarzy Rennes, a cały stadion zaczął buczeć. Ale Ntep nic sobie z tego nie zrobił. Upokorzył przeciwnika tym zagraniem i podwyższył wynik spotkania na 3-0. Przechodzimy teraz do gola, który wstrząsnął całą Italią. W sezonie 2014-2015 spotkały się ekipy Parmy i Milanu. To spotkanie obfitowało w trafienia, bo zakończyło się wynikiem 5-4 dla Rossonerich. Jednak to, co zrobił Jeremy Menez, zresztą popatrzcie sami. To zagranie to upokorzenie całej defensywy Parmy, a trafienie piętą to była wisienka na torcie. Król Eric Cantona również pokazał swoje ogromne umiejętności. Popatrzcie tylko na te ruchy. Francuz był kompletnym napastnikiem o kosmicznej technice. Położył wszystkich obrońców z niewiarygodną lekkością. Nie wiem, czy któryś z obecnych napastników może pochwalić się podobnym poziomem technicznym co Cantona. Jeśli myślisz, że Mario Balotelli już zakończył karierę, to popatrz na to trafienie, które wprawi cię w osłupienie. Balotelli, Balotelli, Cicoracheter, Balotelli! Zabawił się z nimi, jakby grał z dziećmi na orliku. I na końcu ten strzał Rabonu. Fenomenalne trafienie Włocha, który bez wątpienia zmarnował swój potencjał. Dodam tylko, że ten gol Balotelliego został nominowany do nagrody Puskasa. Nic dziwnego. Teraz przenosimy się do Malezji i do półfinału tamtejszego pucharu. Fenomenalne trafienie Herolda. Piłka jak kamień wpadła z impetem do bramki. Jak to możliwe, że bramkarz nie wyciągnął tego strzału? A na końcu gol, który upokorzył i od razu zniszczył karierę Lorisa Cariusa. W finale Ligi Mistrzów w 2018 roku Liverpool grał przeciwko Realowi Madryt i stało się coś niewyobrażalnego. Carius nie wytrzymał ciężaru spotkania. Najpierw rzucił piłką w nogę Benzemy, a później, gdyby tego było mało, puścił koszmarnego babola po strzale Garetha Bale'a. Po tym meczu cała kariera Cariusa została zniszczona. Obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.